Z nami jest Marek Adamiak, koordynator do spraw szkolenia i organizacji Akademii Piłkarskiej Beniaminek. Witaj, Marku. Serdecznie, witam. Marku, chyba serce rośnie i raduje się, jak widać, taki turniej, takie emocje, takie zaangażowanie chłopaków. Chyba fajne spostrzeżenia, tak? No zdecydowanie tak. Przede wszystkim cieszymy się w ogóle, że turniej mógł się odbyć, że drużyny przyjechały zgodnie z planem z racji właśnie, no wiadomo, covidowskich tematów. Różnie z tym bywa w ostatnim czasie. Natomiast wracając już do tego tematu najważniejszego, fajne zespoły na ciekawym poziomie, na zbliżonym poziomie, co jest bardzo ważne, nikt zespołów nie odstaje. A co najważniejsze, dla mnie przynajmniej, z mojej perspektywy, to, że Beniaminek zwyciężył w tym turnieju, już to jest wiadome. Bez straty bramki, bardzo fajne spotkania, zwłaszcza ten ostatni z Górnikiem Zabrze, który decydował o tym, że finalnie Beniaminek został zwycięzcą turnieju Orlen. No właśnie, bo jesteśmy jeszcze póki co w trakcie turnieju, natomiast już można powiedzieć, że Beniaminek ten turniej wygrał. Natomiast wspomniałeś trochę o tych meczach, o tych rozgrywkach, o tym, jak one wyglądają. Jak oceniasz pod kątem takim sportowym poziom tego turnieju? Czy widać jakiś progres w porównaniu do poprzednich edycji? Jak ty to widzisz? Znaczy, ciężko tutaj porównywać poziom, jeżeli chodzi o poprzednie edycje, z racji tego, że to też grały inne grupy, inne roczniki i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to co powiedziałem w poprzedniej wypowiedzi, równy poziom, tak? Nikt nie odstaje. Beniaminek faktycznie, no, w mojej ocenie, najciekawszą piłkę w dzisiejszym dniu zaprezentował. Natomiast poziom całkiem dobry, całkiem przyzwoity. I to jest najważniejsze. Środowisko do rozwoju dla młodych piłkarzy w dniu dzisiejszym uważam było znakomite. Każdy na pewno coś z tego turnieju wyniesie i to jest najważniejsze. To jeszcze raz, no, dziękujemy, na Twoje ręce składamy gratulacje za zwycięstwo Beniaminka, aczkolwiek jest to zasługa całego zespołu, sztabu trenerskiego. Natomiast dziękuję jeszcze raz za spotkanie, za rozmowę.